Nazywam się Krzysztof Koi, znajdujemy się w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, której jestem dziekanem. Trwa 22. edycja Forum Praktyki Gospodarczej, miejsca spotkań praktyków. Porozmawialiśmy sobie o różnych przykładach i dzięki temu mam nadzieję, że nie tylko ja się mogłam rozwinąć i dowiedzieć o rzeczach, o których nie wiedziałam, ale również publiczność dowiedziała się tego i owego na temat kryzysu w social mediach. Dzielimy się wiedzą na tematy psychologiczne i marketingowe, a w szczególności jak sobie radzić z kryzysami, jak być odpornym, jak manipulować i kontrmanipulować, co to kryzys informacyjny i działanie dezinformacyjne. Nasze zdrowie, nasze dobre samopoczucie to nie tylko ciało, to nie tylko to, czy mamy nogę złamaną, czy też nie, ale to też nasza psychika, czyli jak się czujemy, czy jesteśmy w stanie realizować swoje pasje, czy jesteśmy w stanie czuć takie subiektywne szczęście, czy też na przykład cały czas jesteśmy zestresowani, niewyspani, zmęczeni, czujemy, że to wszystko nas przytłacza. To wszystko, te wszystkie problemy się zawierają właśnie w kontekście zdrowia psychicznego i to nie jest coś, na co jesteśmy skazani, to jest coś, nad czym możemy pracować, nad czym warto pracować, żeby gdzieś tam to swoje życie właśnie przeżyć w taki sposób pełny, po swojemu, na swoich zasadach. Na 22. Forum Praktyki Gospodarczej mamy dzień biznesowy i mamy dzień dotyczący zdrowia psychicznego. Mój wykład nosi tytuł Stresotwórczy umysł. Staram się na tych zajęciach zainteresować słuchaczy takimi kwestiami dotyczącymi wpływu ludzkich myśli na funkcjonowanie mózgu. Praktycy nie tylko się wymieniają wiedzą, ale także próbują wzajemnie, wspólnie stworzyć praktyczne rozwiązania rzeczywistych problemów, które na co dzień ich spotykają. W takiej atmosferze pracujemy.